Aleksander. A ja jestem Michał. A ja Bartek. Lubicie czytać? A widać, żeśmy lubili. Czytanie jest ważne. Moja babcia zawsze tak mówi. No dobrze, ale co nas to obchodzi? Dzieci. Może mnie jeszcze nie znacie, ale gdy zobaczycie na własne oczy, w poezji się zakochacie. Przekonacie się dorośli, przekonacie się też dzieci, lepszej sztuki o zwierzętach nigdzie nie znajdziecie. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka. Widząc panią oraz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła. Małpa figlarz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło. Szóst do wanny, dalej kurki kręci żwawo. W lewo, w prawo, z dołu, z góry. Aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo raj. Małpa myśli, w to mi graj. Hejże, kozy, nurki, zwroty, figle, psoty. Aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele. Trochę nadto, ba, krąco. Fraszka, małpa nie ciele. Sobie poradzi, skąd ukrop ciecze, tam palec sadzi. Michał, widziałem, ale mnie to nie przekona. Masz pan tego więcej? Jak to się włącza? To może zapytajmy tego Andrzeja. To nie Andrzej, to Aleksander. Moi drodzy, tajemnicą jest czytanie. Tutaj czytam, a tam patrzę. Piękny obraz mi powstaje. Jak? No proszę, biorę książkę. Zestaw wierszy, ta Puzimska. Cześć, dzień dobry, oto ja. Papuzińska dziś sam raz. Przyprowadzam wam człowieka, syna mego jedynego, co nie może się oderwać od poezji świata tego. On wam dziś zaprezentuje, co go czasami nurtuje. Moja piżama cała w tygrysy, a te tygrysy straszne urwisy. A te tygrysy nie chcą spać nocą, fikają kozły, skaczą i psocą. Mama się gniewa, spać trzeba teraz! Wszystkie tygryski z piżamy zbiera. Chowa do szafy, na klucz zamyka, żeby już dzisiaj nie mogły brykać. Rolą poezji jest szlifować wyobraźnię. Nie dajcie się zapatrzyć w światło, toś niebieskie, uporczywe. Tak? A co rozwijasz, patrząc w ekran? Wyobraźnię! Trajkoczecie jak ta kotka trajkotka. Patrzcie, co dla was mam. Magia, poezja, czar! Zanim zaczniecie wspólnie trajkotać, przypomnę tylko, że chodzi o kota. Pewna ruda kotka.
kotka, czpiotka i trajkotka, wszystkim kogo spotka, zaraz opowiada, że sera nie da, bo nie chce być blada, że z powodu cery je tylko desery i torty kawowe, albo bardzo zdrowe lody kakaowe. Ach, ta łez mnie rozbawiła! Chciałam do ciebie dodać, że o kotach dużo było. Teraz inna jest istota. Na spacery z kotem? Słabo, ale za to z koniem? Tak! Szedłem ulicą, a obok koń, więc zagadałem sobie doń. Ciężko? Ciężko, ale łob obleci. Kawalem? Nie, żona i dzieci. Dzieci małe? Skąd, panie, duże? Syn to już nawet po maturze. To znaczy, jeździ w jednej furze. A pan co wozi? Ja lemoniadę. Czy to nie męczy? Langsam jadę. Z tyłu w krzynkach brzęczy szkło. Nawet, wie pan, lubię jak brzęczy. No to dobrze. Dobrze, czy co? Dobrze, że to pana nie męczy. A po pracę do domciu? Nie? No a jak pan myśli? Gdzie? Gdzie po pracy może iść koń? Już mi w głowie się nie mieści takie treści. Widzę, że wam się spodobało. Czy was starczy, czy za mało? Tak naprawdę, proszę pana, my w tym parku już od rana, czego przecież nam szukamy, ale taki to nie znamy. Czy nam pan może pokazać, czy się pan nie przeszkadza? Podejdź proszę jeden z drugim i czytajcie, na głos proszę. Pewna żaba była słaba, nie przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor był się popularny, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie spadał i no wreszcie tak powiadał. Pani za nato się opoci, niech pani mika wilgoci, niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przez pompie, niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wodę nie pije, niech pani kałuża omija, niech pani nie myje się z rana, niech pani kochana na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Co są psocą te zwierzęta? Raz są chore, raz niegrzeczne. Żaba musi mieszkać w wodzie. Kot ma psocić na podłodze. Miała Zosia kotka psotka. Tak go w domu nazywano, bo cóż psocił w każdej chwili, czy to wieczór, czy też rano. To poplątał w motkach nisi, to maczał wąsy w sosie, to się z kruczkiem pobił w buzie, to podrapał nawet Zosię. A zaraz patrzy Zosia w wodę, puszcza śliczne rybki złote. Psotek przysiadł, uszki sztulił, omyśla nową psotę. Bardzo ładnie, moi drodzy. Każdy pięknie daje radę. Bo w czytaniu o to chodzi, żeby się człowiekiem zająć, wyobraźnię mu poruszyć, zmiękczyć trochę też sumienie, a gdy myśli ma gąbczaste, zmienić także nastawienie.